Halo, halo, czyli znacie, z tej strony Evron, a to kolejny odcinek z Fortnite'a i tak, dobrze zobaczyliście po tytule. Dzisiaj wykonamy challenge widza polegający na tym, że całą grę spędzimy w helce. Lądujemy na helce, nic nie lutujemy i musimy wygrać grę, fragując przynajmniej jedną osobę z helki, więc dzisiejszy odcinek zapowiada się naprawdę dobrze i oczywiście chciałbym też przypomnieć, że jesteśmy 5000 subów od 500 tysięcy, od pół miliona, więc jeżeli oglądasz ten odcinek, tak właśnie ty, nie subujesz tego kanału, to proszę zrób to, dziękuję bardzo. I przed odcinkiem, tak oczywiście, zróbmy mały przegląd sklepu oraz przypominam, że jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite, no to bardzo cenię, jeżeli użyjecie naszego kodu Evrona, to o tym chyba już nie muszę mówić. I dzisiaj zobaczmy, co ciekawego w sklepie. Mamy, słuchajcie, same powtórki, ale jakie powtórki? Dzisiaj zresztą przecież mamy patcha w grze, no nie? Nowy update. Oczywiście nagrywam to dzień przed, więc nie wiem, co jest w update'cie, ale właśnie jak to oglądacie, prawdopodobnie jest już nowy update, więc o 19 sobie go sprawdzimy. A dzisiaj mamy panią małpkę w sklepie, Monk, fajna, z banankiem na plecach. Pamiętam, że kiedyś przez całą zimę jej jakby celowałem w nią w sklepie, a wyszła w sumie po zimie, gdzieś tam po świętach. Oprócz tego mamy panią Lay z dwoma stylami, więc na razie panią Małpkę i Lay mogę tutaj z tych zestawów polecić. Oraz kurczę, nie wiem, czy nie kupić tej pani Echo. Ona jest całkiem spoczko, kurczę. Całkiem fajna, ma dwa style. Ogólnie ten cały zestaw Echo jest całkiem interesujący, również z tą, kurczę, lotnią, więc coś bym z tego zestawu kupił. Nawet, kurczę, malowanie jest fajne, więc tutaj muszę się zastanowić. A z prawej strony myślę, że Fractal Zero jest naprawdę fajną opcją. To jest takie tornado, zawsze sobie tego na snajperce używałem. No i w sumie na tej bandażownicy też całkiem fajnie wygląda, więc dzisiaj mogę polecić panią Monks, panią Haze, Fractal Zero i chyba Elektroszawu, a to jest ta pierwsza sezonowa, a dzisiaj chat challenge właśnie w Maksymilianie, ponieważ Maksymilian jest naszym tutaj prowadzącym śmigłowca i dzisiaj cała gierka w helce. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba i piszcie w komentarzu jakieś kolejne challenge, ponieważ biorę się za to ostro, także sugerujcie, co możemy ciekawego zrobić, a tymczasem nie przeszkadzam wam w odcinku, trzymajcie się, cześć, cześć! Pa, pa, ry, pa. Tylko helikopter challenge. Chyba nie muszę mówić, że dzisiaj nie będzie odcinek na szarku, ponieważ dzisiaj lecimy na helikopter. Moja noga nie dotknie podłogi i wydaje mi się, że weźmiemy helikopter przy kragi. Także słuchajcie, dzisiaj fragi tylko z helikoptera. Tak zresztą zasugerowaliście chyba przed ostatnim odcinkiem. Także co, lecimy i dzisiaj nie podnoszę żadnej broni, więc tak, nie będzie gadane o graplerze. Lecimy. Jestem w helce, niekontestowany. Lecimy na górę. O kurczę, tu jest jakiś typ. Tylko, o kurde, żeby on mi nie wsiadł do tej helki. Kurczę, nie byłem na to przygotowany, ale mógłbym go teraz rozwalić. Nie, on już podniósł jakąś broń. Dobra, chill. Generalnie będę się starał nie tylko jednego fraga zrobić, ale kilka. Tylko muszę o tym pamiętać, że za każdym razem możemy ustawić sobie, kurczę, epickie detale, bo i tak tutaj, wiecie, będziemy tylko latać. A trzeba troszeczkę mapę zwiedzić. Muszę pamiętać o tym, że za każdym razem, jak się wbijam w czyjeś budowlę, to rozwala mi się troszeczkę helka, a muszę w niej przesiedzieć do końca gry, więc będzie... Czy wy widzicie ten deszcz? Czekajcie. Ty, bez kitu, na epickich, jak się leci, to taki deszcz jest, taka smuga. O mój Boże. Poznaję grę, ale w sumie nigdy nie grałem na epickich ustawieniach tak, żeby faktycznie grać. Ty, no zobaczcie, bez kitu jest... Jest taka smuga, nie wiem, czy to wiatr, ale wygląda legit jak jakaś burza. No dobra, czat, zwiedźmy mapę, poprzeszkadzajmy kilku graczom. W ogóle polatałem, zmieniłem ustawienie, już 50 osób żyje. Także wydaje mi się, że tak mniej więcej do top 5 powinienem przeżyć bez jakichś tam przeszkód. Powiem tak, tak, latam, ale myślę, że trzeba by poobserwować kilku graczy i mam nadzieję, że mnie nie zauważył, bo wiecie, jak tutaj jest. Zesprayował mi helikopter, to będę miał troszeczkę go rozwalonego. A chciałbym jako reporter TVN-u, niczym Ryszard Cebula, polatać sobie i poobserwować graczy. Na Steamie to jest taka miejscówka, gdzie zawsze ktoś może lecieć, bo tutaj zawsze z jachtu ludzie mogą przyjść, więc chciałbym, kurczę, poobserwować, czy ktoś w ogóle tutaj jest na tym Steamie. Pochillujemy sobie przy kominach i ewentualnie zbijemy kogoś z zaskoczenia, jak będzie leciał tym, jak będzie leciał kominem. Totalna chillera przy Utopia i Utopia. Maksymilian, pilot, prowa... O Jezu, jest ty! Nie, kurde, on mnie widzi. Oj, gościu, byczku, spokojnie. Ty chłop mnie obserwuje, legit, wyskoczył z tego. Z bębna, patrzy się na mnie. Trzeba też pamiętać o tym, że to są spoceńcy. Oni robią wszystko po fragi. Akurat byłem trochę za wysoko, żeby mnie złapał. Dobra, idę na brudne doki, czas sprawdzić. Dobra, powiem wam, że jestem zestresowany. Wolałbym jakiejś interakcji z graczami nie mieć tak mniej więcej do... Powiedzmy... Top 10? Tak, żeby mi ten helikopter przeżył. Fajnie by było, wiecie, bo tutaj są spoceńce. Trzeba o tym pamiętać, trzeba mieć taktykę na mecz. I trzeba pamiętać o tym, że spoceńce bardzo budują. I w moim perfekcyjnym świecie
Chciałbym skolapsować ostatnią osobę z high groundu, na którym by była, jeżeli w top 3 ludzie by się bili, no nie? Mógłbym po prostu wlecieć helikopterem w budowlę i ich skolapsować. To jest perfekcyjny świat. Zając życie, to w ogóle nie wyjdzie. Nie mam pojęcia, czat. Zwykle jak są jakieś challenge, to po prostu wiecie, mogę wyjąć Skara, mogę wyjąć grappler, minigana i zagrać po swojemu. A jak kurczę wiem, że mam tylko jeden helikopter, aż kurczę bym zobaczył, czy to jest drugi, chociaż co mi to da? Jeszcze się zabiję jak ostatnio. Kiedyś miałem tak, że tutaj wyskakiwałem w helikopter i... O, typ jest, ty, spokojnie. Nie no, tak to ja, czat, nie wiadę. Pamiętajmy, że nie mogę dotknąć ziemi, ogólnie nie wychodzić z helikoptera. Okej. Ty, przez oko będę go obserwował. Ta czaszka jest w ogóle totalnie creepy, nie? Ej, dobra, nie widzę tego typa, on gdzieś poszedł. Koleś, spokojnie. To nie jest tak, że ja cię nie lubię. Ja bym chciał po prostu obserwować twój helikopter. To jest w ogóle w nosie czaszka. Jak takie gluty w nosie. Dobra, nieważne, zresztą... co ja... O czym ja w ogóle gadam? Wiecie, psycha siada, psycha siada. Ej, dalej nie mogę się, kurczę, od tego deszczu. Ja nie wiem, czy to będzie widać na nagraniu, ale normalnie deszcz lata wokół Helki na epickich ustawieniach. Pay to win tak zwane, ale już jest top 25. Więc pokczam, ponieważ dużo graczy nie zostało. Tylko, że wiecie, jaki jest problem. Tutaj będzie top 5 i prosi się będą nudzić i będą na pewno szukać już mnie na niebie. Teraz nikt się nie skupia na tym, co jest w powietrzu. A to się na pewno zmieni. Lazy Links, ta miejscówka, strasznie Jacob lubi tą miejscówkę. Zawsze jak latamy sobie na dło, to mówi, wrót, dawaj na Lazy. I nawet Lazy nie było lutowane, tylko przecież ja nie mogę wyjść z Helki. Nie mogę dotknąć ziemi. Więc niestety sobie nie wezmę tego, trudno, unlucky. Szukam graczy tak, żeby ich poobserwować. Ja bym najlepiej śledził gracza, który nie wie o mnie. Jak na razie dwie osoby spotkałem, które od razu mnie zauważyły. Ale jeżeli będę latał odpowiednio wysoko, wydaje mi się, że będę mógł widzieć graczy, a sam nie będę wydawał dźwięków, bo tak jest chyba, że jak Helka jest mega wysoko, to jej nie słychać. Także poszukajmy kogoś. To jest kolejna Helka, tylko że wiecie, przesiadanie się z Helki do Helki jest trochę kiepskie, bo mogę uderzyć o ziemię, a tego nie chcę. Ej, w sumie mógłbym zrobić jeden manewr, bo mógłbym chyba Helką rozwalić tą cysternę po kewach. Jak się w sumie przyda? Jak będą mnie sprayować w top 5, to zawsze wiecie, przez tą szybkę mogą mnie zbić. Zaraz zobaczę, ile mi to rozwali Helki. Okej, 20... Nie, za dużo HP tracę. 1300! Ile? Dobra, tu jest w ogóle Helkarz inny. Ty pies, spokojnie. Ty chłop, leci w ogóle w strefę. Dobra. Wiesz co, koleś, ja się nie przeszkadzam. Enjoy, miłego. Lecę w inną stronę, nie przeszkadzaj sobie. We are chilling. Ty, no nie mogę znaleźć ludzi na podłodze, a tutaj też są lasy. Ciężko będzie kogoś znaleźć, co? Byliście w ogóle na tej wyspie na dole kiedykolwiek? Ej, powiem wam, że jak tak czekam na top 10, top 5... No bo powiedzmy sobie szczerze, w top 15 ktoś mi tą Helkę zbije, jak będę fragował. Czy wy byliście w ogóle tutaj? Ja legit teraz na tym challenge'u poznaję mapę. Nigdy chyba na tej chatce nie byłem. Jeżeli ktoś tam kampi, to daję mu nagrodę spoceńca. Czy to w ogóle jest jakiś lód na tej miejscówce? Jeżeli byliście na niej kiedykolwiek, napiszcie jeleń w komentarzu, ale wydaje mi się, że nie... To jest normalnie skrzynka, pompa w środku. Nawet jest ta wędka, pokchamp normalnie. Fajne, fajne miejsce. Tu jest, co jest? Co to jest to czerwone? A, to jest ta! No. Boja. To się chyba tak mówi. Boja. To jest w ogóle duży krzak. I exp! O! Dobra, czy ja mogę wziąć tego expa i nie dotykać o ziemię? Czekaj. Ajajaj! Nice! Tak. Dobra, 450 expa. Easy! Teraz w ogóle jakiś ten, mam bonus. Mam 5000, dobra, 5000 expa dostałem. Co jest? To jest jakiś hyper exp teraz. No i to mi się podoba. Levelowanko w trakcie challenge'u, tak o. A nie, czekaj, to się jakoś zawiesiło się. 5000 widzę cały czas. Halo. Proszę, proszę zniknąć. Dobra, chyba 5k nie dostałem. No trudno. Ej, koleś. Ja pierdzielę. Przestań do mnie strzelać, jesteś pomiędzy, kurcze, cysternami, nie dojadę cię. Co za zwierzyna. Cóż za zwierzyna, muszę polecieć w inne miejsce. Chciałem ci, koleś, obserwować. Powiem wam, że ciężko chyba będzie tak po prostu obserwować graczy na tym MMR-ze, gdzie są kurde sami spoceńce. Gościu, mam nadzieję, że będziesz miał udane święta. Ty, gościu, do mnie leci lunchpadem. Czy ty dasz wiarę, że gościu mnie lunchpadem goni? Zostaw mnie. Ja pierdzielę. Dobra, między drzewami. Niczym orzeł. Lecę teraz. Dobra, spokojnie. Na chill, to jest czat chillek. To jest chillowy challenge. Dajcie mi w komentarzu coś trudniejszego, bo tutaj wytrzymać do endgame'u i zrobić, wiecie, przynajmniej jednego fraga to jest easy. Zawsze w challenge'ach dawajcie mi minimum, ile muszę zrobić frag.
No samo wygranie. Aczkolwiek helikopterze chyba i tak więcej fragów by nie można było zrobić, no bo jest ten limit HP, no nie? Gdybym mógł helki zmieniać, to by było spoko, no ale nie mam jak mam nie dotykać ziemi. Ale myślę, że jesteście bardzo pomysłowi. W ogóle ten challenge mi się bardzo spodobał, więc we are chilling. No dobra, jeszcze kilka osób i myślę, że można powoli schodzić. Bo już jest kurczę 11 osób, nie? Coraz bliżej top 2 czat. Coraz bliżej top 2. Niepokoi mnie troszeczkę, że nie widzę jakoś mega dużo budynków, w sensie budowli graczy. A to zwykle daje nam info, że są spoceńcy i oni zwykle budują dużo. Tutaj... Jezus Maria, przestań! Koleś, nie mogę zejść, przestań mi obijać helkę. Jezus, będę miał minus... mniej niż 1000. Ja pierdzielę, czat. Jakaś jedna lepka się do mnie przyczepiła po prostu. Dobra, odpuścił chyba. Widzę tam jednego gracza na dole. Kurde, o nie, no gościu wali do mnie z krzaka, serio? Tam był krzak na dole i wali do mnie ze snajperki. Znowu do mnie, a może to łuk? Jak łuk, to przewalone. Tylko, że ja zejdę na dół i ten gościu drugi mi wysprayuje. Ja tutaj w tej grze muszę czekać chyba do top 3 i wjechać po prostu na third party helką. To jest plan na pierwszą gierkę. Mam nadzieję, że się uda, aczkolwiek, kurczę... Miałem nadzieję, że nikt mnie nie zauważy w tej helce. W sumie jak byłem w Zero Frag Challenge, to w sumie nikt mnie nie zauważył, no nie? Także tutaj Maksymilian Helikopter, witam serdecznie, chciałbym żyć, dziękuję. Ty, no dobra, odpuścili mnie, jeszcze jedna osoba i wjeżdżam tam na dół, czat, bo jest top 4. Boże, proszę, Panie Bożu, proszę. Czy wy możecie się dojechać? Przepraszam, ja chyba nigdy nie miałem na casualu aż takiej strefy, żeby było, kurczę, 3 osoby jeszcze gdzieś, nie? No dobra, trochę przesadzam, ale chłopaki... Weźcie się trochę dojedźcie, chociaż ostatnio ja spamowałem do helikoptera w top 3, no nie? No to powinienem wybaczyć kolesiowi, bo też jestem takim spocencjem jak on. Ale kurczę... Przydałoby mi się przeżyć jakoś. Też nie wiem za bardzo... Nie, to jest ten typ. Tylko, że jest tak mała strefa. Czat, jak wjadę w niego, to w momencie wjechania rozwali mi się helka. Dobra, teraz to już nie wiem co mam zrobić. Mam HP tylko na jednego gościa, ale tym nie wygram gry. Jak mi się helka rozwali i spadnę na ziemię, to challenge przegrany. Tam ktoś chyba, kurde, dojeżdża z tego co widzę. Patrzcie, jest dojazd. Tylko ja bym tam mógł teraz wjechać, tylko zostanie mi jeden typ. Musi być top 3. Dobra, dojeżdżają się, wzlatuje. No przestań mnie bić! No chłop jest dojeżdżany, a wali w moją helkę. Co robisz? Spokojnie. Ja pierdzielę, czat, przy takich challenge'ach to się tak stresuje. What will happen? Co się stanie? No nie bij mnie. Ja pierdzielę, czat, chyba rip. Mam HP tak, żeby kogoś przekosić i żeby mi helka wybuchła. A to musiałoby być top 2. Nie bij. Ty no, gość sobie tam dojeżdża, a chłop we mnie strzelał. Co jest? Stream sniper, mimo że nagrywane poza streamem, hallo. Znaczy nie, no po prostu tą helkę po prostu on pewnie słyszał albo widział, no nie, on teraz mnie odpuści. Dalej top 3, znaczy top 4, ale 3 osoby żyją dalej. Najgorsze, że dwóch się typów dojeżdża, a jeden pewnie kampi. Ja bym chciał, żeby ten kampiący przeżył. Albo ten największy spoceniec. Te budowle, które są, my byśmy to mogli teraz skolapsować i rozwalić tego typa. Tylko, że nasza helka się też rozwali. Dobra, jest top 2. Co teraz? Czy ja wjeżdżam? Muszą się dojeżdżać, bo to, że ja teraz wjadę, oni nie są przy sobie. Ci przeciwnicy. Muszę poczekać, żeby zobaczyć jakąś walkę i wtedy dojeżdżamy. Jak na razie mi chyba odpuścił, więc totalnie chillujemy. Muszę zobaczyć jakieś ślady walki. Proszę, proszę. Walczcie. Ja pierdzielę, dobra. Mam nadzieję, koleś, że jesteś zadowolony, bo właśnie sfailowałem swoją pierwszą próbę. Nawet nie mam cię czym zabić, zresztą nie ma to znaczenia, bo jak uderzyłem o podłogę, to już i tak sfailowałem. Gratuluję, koleś, możesz mnie zabić. Biorę sobie exp coinika na pocieszenie. O, no i niestety, fancy 4 fragi. No dobra, czat, lecimy do drugiej próby. Niestety ta sfailowana, ale w drugiej musi się już udać. Próba druga, plan się nie zmienia. Powiem wam tak, plan był dobry, tylko w sumie przez całą grę nie spotkałem gracza, którego mógłbym śledzić i chciałbym w tej grze to zmienić. Chciałbym poznać ludzi, z którymi gram mecz. Chciałbym poznać tych spoceńców, ale nie na tyle, żeby oni zauważyli mnie, więc lecimy po helkę. I powiem tak, jednego fraga, co by nie było, to zrobię. Jeżeli będą mnie bić w top 2, czy w top 3, czy w top 4, czy w top 5, to po prostu wjeżdżam w nich. Koniec defensywnego grania, bo defensywne granie nic nie daje w helce. Zresztą co miałoby dać, ludzie po prostu będą we mnie strzelać, więc teraz odpala się Terminator Evron. Dobra, już nie cringuję, spokojnie. Lecimy na helkę, moje stałe miejsce.
nadzieję, że troszeczkę się ludzi wybije. No chciałbym tak zacząć agresję w top 5. W tamtej grze wyciągamy wnioski. To powiem wam, że jest dosyć trudny challenge. Patrząc na to, jakich ludzi mamy w tych lobby, oni są dosyć spoceni. Aczkolwiek po tamtym meczu aż tak bardzo tego nie było widać. Także lecimy bezpośrednio na Helkę, nie uderzamy o ziemię. Instant wchodzenie do Helki. Pyk. Dobra, widzisz, sytuacja taka... Dobra, nie dotknąłem, okej? Cicho, nie dotknąłem ziemi, okej? Nie mogłem wsiąść, ty no. W tamtej grze normalnie mogłem sobie E nacisnąć, teraz musiałem uderzyć o ziemię, halo. Nie liczy się, nic mnie nie obchodzi, to się nie liczyło. W ogóle patrzcie, jak mój helikopter skin się zlewa z niebem, dobra, trochę się nie zlewa. Chciałem powiedzieć, że taki błękitny skin idealny jest do tematyki tutaj podniebnej, ale nie, jednak za bardzo mi się brzuszek świeci. No i widzicie, byłem w toalecie, świetnie mi idzie, czat już jest top 30, a poszedłem na szybką dwójeczkę, no i proszę bardzo, dalej żyję. Piękny challenge, czat, powiem wam, piękny. Jak masz tą latarnię? To ona w ogóle faktycznie się, kurczę, świeci tak dookoła? Czy to jest jakiś efekt? Czy tam jest jakieś światło, które to tak naprawdę odbija? Czekajcie, zejdziemy, aż zobaczę. Bo to światło się tak kręci, no nie? A czy tam jest jakaś lampa? Ta, bez kitu, ty, jest lampa normalnie. I czy ona się kręci? Ona się kręci, czat! Ja pierdzielę! Top 1 gra świata, lampa się kręci razem ze światłem. Kto by przemyślał? Idę na szarka sprawdzić, czy kogoś czasem na szarku nie ma. Powiem wam tak, w kolejnym challenge'u musi być jakieś nafragi, bo aż mnie nosi, żeby zejść pofragować. Nie, dobra, skrzynka wzięta, tu w ogóle żadnych budowli nie ma, nie? Helka wzięta, tak o. Stypa na tym szarku, powiem wam. Całkiem duża stypa. Może tu będzie ktoś na tej rafie koralowej. W ogóle czat, rafa koralowa. Cóż za piękne miejsce na mapie, w którym chyba nigdy nie byłem. Ale patrzcie, jak tu jest ładnie. Nawet pewnie skrzynka tam... Ała, ała, dobra. Przepraszam, nie zniżam się. 40 HP. Jak krew w piach normalnie, no nie. Idę szukać graczy, bo przecież nie mogę, no. Strefa jest, kurczę, tragiczna, czat. Czat, sytuacja jest przypałowa. Ponieważ strefa jest na wyspach. A przypał jest taki, że jak kogoś skolapsuje z wyspy, to on sobie po prostu wpadnie do wody. A nam chodzi, żeby sfragować kogoś albo właśnie kolapsując go z wieżowca, albo śmigłem, w sensie mu zadać obrażenia, no nie? Tylko że do tego potrzebujemy twardego gruntu, a obecnie strefa się zamyka na wysepkach małych, co jest niekorzystne. Troszeczkę niekorzystne. No jak żyć, panie premierze? Jak żyć? Wszystkie wyspy. Muszę liczyć na to, że ta gra się zamknie w momencie, kiedy będą na lądzie. Ale jest na to troszeczkę kiepska sprawa. Tam widzę jakieś budowle. Ale dosyć mało, no nie? One możliwe, że mi się nie wygenerowały na tej wysepce. A dobra, okej. Okay. No jest ich dużo więcej. Okej. Okay. Mamy spoceńca i to jest najważniejsze, czat. Tutaj są też jakieś budowle. Ej, widzę typa, widzicie go przy kamieniu? Ja pierdzielę, jak taka mała mróweczka biega. Koleś, czy ty jesteś spoceńcem, mam nadzieję? Tylko jesteś na złej wyspie. W perfekcyjnym świecie wszyscy pójdą na tą prawą wyspę, będą się tam bić i ja kogoś po prostu zbiję, co? Ech, czy może tak się wydarzyć? Tam widzę na tej wyspie też kogoś. Ja pierdzielę. Sytuacja ciężka, ale przynajmniej mój helikopter ma dużo życia i nikt do mnie jeszcze nie strzelał. No dobra, czat, strefa się porusza. Mojego przyjaciela z lewej już nie ma, co oznacza, że jest prawdopodobnie z prawej. Albo gdzieś w wodzie, jakby był w wodzie, to mu go, kurde, mógł sieknąć działkiem, ale absolutnie, kurczę, nikogo nie widzę. Tam jest dwóch spoceńców na tej wysepce. Biją się nawet między sobą, ja pierdzielę. Jest przypał i tu jest ogromny build fight. Oni się tam cały czas strzelają między sobą i tam jest dwóch. Co oznacza, że na tej głównej wyspie jest jakiś jeden typ. No i ja. Mogę powiedzieć, że jestem na głównej wyspie, więc jest 2 versus 2 i widzę tego typa. On tam sobie biega. Na dole, skacze. Dobra, mam nadzieję, że mnie nie widzi. On powinien widzieć tamtych spoceńców, no nie? Więc w teorii ja powinienem być jego ostatnim celem, a wątpię, abym nie słyszał z takiej odległości. Koleś, jesteś moim celem na tą grę. Bo ty chyba wygrasz, patrząc na to. Jezu, gdzie będzie strefa? Żeby strefa była na tej wyspie naszej. Ale chyba nie może się zakończyć w wodzie. Powinna być po naszej stronie. Dobra, jest po naszej stronie. Okej, teraz tych dwóch. Prawdopodobnie tylko, Jezu, jak oni umrą w wodzie, to będzie absolutna lipa. Koleś już buduje poczwórny domek. A to dobrze, to dobrze. Oni mają bardzo dużo budować. Widzę go, on jest w nich wcelowany. Taka mała kropeczka tam.
O nie. Leci drop. Jeden koleś leci launchpadem, okej. Jeden launchpaduje. Ja pierdzielę, relacja jak normalnie z helikoptera z newsami. Czekam, aż będzie top 2 albo top 3 i wjeżdżam, czat. Na razie jeszcze nie mogę. Chociaż już bym może mógł, ale chcę zabezpieczyć ten challenge. Bo w ogóle wskoczył do krzaka z tego, co widziałem. Drugi leci tam. I ten mój spocuch ich będzie dojeżdżał. Ta, bez kitu, chłop co buduje. Dobra, chłop buduje 7 boksów. Ale to bardzo dobrze. A jeden idzie się zabudować za te wszystkie budowle. Jeden jest chyba w krzakach dalej. Ja pierdzielę. Dobra, jeden się tam zabudowuje. Tam dwóch się już bije między sobą. Boże, proszę. Nie wiem, komu kibicuję, czat. Czy ja komuś kibicuję w ogóle w tej grze? Ziomek. Jezu, o, gościu ma minigana grubego. Brutus grubego wjeżdża. Ja pierdzielę, a minigun grubego jest bardzo niebezpieczny helikopter, bo on strasznie dużo dipsu zadaje. A drugi z rakietnicy, dobra, to jest 2 na 2. Chłopaki, budujcie się, proszę, zabudujcie się. Leci rakietka, ten przyjął, ale tamten się strasznie buduje. Ale kurczę, biją się strasznie nisko. Spokojnie, Jezu, jakie rakiety poleciały. Chill, chill, chill. Dobra, ten z lewej jest dużo bardziej spocony. Ja bym mógł wjechać w drewnianą budowlę tego z prawej. Tylko wtedy mi zostanie ten spocenie. Z nich oni jeszcze będą mieli ze sobą jakąś interakcję, please. Na razie są zabudowani, chyba oboje dostali. Kurde, może to jest moja szansa? Nie, no teraz już nie. Ten chłop wychodzi. Minigun grubego, dobra, musimy kibicować temu z prawej, żeby troszeczkę obił tego z lewej. Czy ten z prawej się zrakietnicował? Koleś, jesteś moją szansą na wina. Launch paduje, nie do mnie, nie do mnie, nie do mnie. Spokojnie, ja pierdzielę. Jeżeli chłop wszedł, no, mógłbym go sfragować. Ja pierdzielę, ten z prawej. On w ogóle mnie olewa, to jest bardzo dobra informacja. Skupił się na nim. Tylko on mnie już widział. On pewnie będzie mnie z tego minigana dojeżdżał. Dobra, jeden na jeden, muszę. Wjeżdżam w niego, ty, co chłop robi? On się buduje do mnie. Dobra, koleś, muszę cię kolapsować. Kolapsuję cię, co ty robisz w ogóle? Odbiłem go śmigłem. Odbiłem go śmigłem, tak. Let's go, ja pierdzielę, czat. On się budował nad wodą, żeby wejść chyba do mnie. Ale ja go śmigłem odbiłem w wyspę. Ja pierdzielę. Jedna eliminacja, 9 km przebytych. W ogóle 2 obrażenia dostałem, ale 0 materiałów, 0 damage to players, a no bo w sumie mój helikopter zadał, 0% celności, 0 asyst, 0 uderzeń. Czat, mam nadzieję, że challenge wam się podobał. Dajcie mi jakiś kolejny, bo ten był ciekawy, ale zdecydowanie za mało fragowania, więc dajcie mi jakiś, gdzie będę mógł się wyżyć i zrobić co najmniej 20. Może jakiś solo na składy? Tak czy inaczej, piszcie, kochani, w komentarzu. I jesteśmy blisko 500k. Proszę, zasubskrybujcie kanał. Dziękuję. Trzymajcie się. Cześć, cześć!